Oto mój misiu, dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna przygoda Cię nie ominęła. Zabawy na śniegu. Miś Brązuś otworzył swoje oczy i spojrzał przez okno. Co zobaczył? Padający śnieg. Białe płatki tańczyły w powietrzu jak niesamowite bańki, pokrywając ziemię miękkim, puszystym puchem. Patrzył przez okno i widział, jak z nieba spadają małe, białe płatki śniegu. To wyglądało tak, jakby chmurka rozsypywała je na ziemię. Śnieg sypał się delikatnie i powoli opadał jak małe, puszyste piórka, które tańczyły w powietrzu. Każdy płatek śniegu wyglądał jak mała gwiazdka, która spadała prosto z nieba. Każda była inna, niektóre były duże, inne małe, a jeszcze inne miały kształt jak lśniące diamenty. Kiedy spadały na ziemię, zaczynały przykrywać wszystko wokół miękkim, puszystym kożuszkiem. Drzewa ubierały się w białe sukienki, a domy wyglądały jak posypane białą kołderką. A gdy wyjdzie się na zewnątrz, można poczuć, jak śnieg delikatnie dotyka twarzy. Można nawet złapać kilka płatków do ręki i zobaczyć, jak jest delikatny i kruchy. A kiedy jeździsz na sankach, twoje ślady zostają za tobą, malując śnieżne linie. Brązuś nie mógł się doczekać, aby wyjść na zewnątrz i doświadczyć tego cudownego, śnieżnego świata. Kiedy otworzył drzwi, jego oczy zaświeciły się radością. Gdy szedł i cieszył się zimową aurą, zobaczył dzieci, które bawiły się na podwórku. Były tak podekscytowane, jakby odkryły skarb. Brązuś dołączył do nich i wspólnie zaczęli wymyślać ciekawe zabawy, w które można byłoby się bawić w zimowe dni. Miś Brązuś zaproponował, aby każde z dzieci stworzyło swojego bałwanka i odbyło wędrówkę wokół podwórka, udając, że są odkrywcami na śnieżnych stepach. Będzie to zabawa wędrowców bałwanków. Brązuś wskazał dzieciom miejsce, gdzie mogłyby zacząć budować swoje bałwanki. Każde dziecko wzięło garść miękkiego śniegu i zaczęło budować swojego bałwanka. Dzieci pracowały razem, przetaczając kule śniegu, aby były na tyle duże, żeby mogły stać się ich bałwankami odkrywcami. Gdy już bałwanki były gotowe, zaczęła się najfajniejsza część zabawy. Dzieci wskoczyły za swoje bałwanki, wyobrażając sobie, że są odkrywcami w śnieżnych krainach, pełnych tajemnic i przygód. Pierwsze kroki wędrowców bałwanków były bardzo śmieszne. Dzieci kroczyły ostrożnie, starając się utrzymać swoje bałwankowe towarzystwo. Każdy bałwanek był inny. Niektóre miały gałązki na miejscu rąk, inne miały małe kamyczki jako oczy, a niektóre nawet nosiły kolorowe szaliki z liści. Wędrując wokół podwórka, dzieci zaczęły wymyślać historie o swoich bałwankach. Jedno dziecko opowiadało, że jego bałwanek jest odważnym wojownikiem, który chroni krainę śnieżną przed wielkim lodowym smokiem. Inne dzieci zaczęły wyścigi między bałwankami, udając, że są na wielkiej wyprawie przez zaspy śnieżne. Kiedy zabawa dobiegała końca, bałwanki wędrowcy wracały na miejsce startu, ale tym razem każde z nich miało swoją fantastyczną opowieść. Dzieci były tak zadowolone i opowiadały wszystkim, jak cudowną przygodę przeżyły ze swoimi bałwankami na śnieżnych stepach. I tak bałwanki wędrowce stały się niezapomnianą przygodą, gdzie dzieci zanurzyły się w śnieżnym świecie pełnym wyobraźni i radości. Kolejną zabawą były wyścigi na sankach. Pierwszą rzeczą, którą zrobiły dzieci,
było wybranie najlepszych sanek. Każde dziecko starannie wybrało swoje ulubione sanki, a niektórzy ozdobili je nawet kolorowymi pomponami albo zawiesili dzwoneczki, żeby dodać trochę świątecznego dźwięku do swojej jazdy. Kiedy sanki były już gotowe, dzieci wspięły się na stok i ustawiły się na starcie. Wszyscy czekali na sygnał startu, a gdy tylko padł, rozpoczęła się prawdziwa uczta szybkości i radości. Sanie sunęły w dół ze śmigiem, zostawiając za sobą ślady. Dzieci krzyczały z radości podczas jazdy, było słychać śmiech i okrzyki zachwytu. Niektóre sanki mknęły szybciej, inne zataczały lekkie zakręty, ale wszystkie robiły mnóstwo zabawy. Podczas wyścigów na sankach dzieci uczyły się kontrolować prędkość i zachować równowagę. Niektórzy próbowali nowych trików, takich jak skręty czy małe skoki, sprawiając, że cała zabawa była jeszcze bardziej wyjątkowa. Po zakończeniu wyścigów na sankach dzieci Miś Brązuś byli pełni uśmiechu i radości. To był czas pełen emocji, gdzie każdy przejazd na sankach był jak niesamowita przygoda w zimowym świecie pełnym wspaniałych wspomnień. Po tych szaleństwach Miś Brązuś zachęcił dzieci do malowania na śniegu za pomocą barwników, tworząc wielobarwne obrazy, które robiły ciekawe wrażenie w całej okolicy. Sztuka na śniegu to niesamowita zabawa. Najpierw każde dziecko dostało swój zestaw barwników do śniegu. Były to specjalne farby, którymi można było malować po śniegu i robiły one ogromne wrażenie. Kiedy dzieci miały już swoje farby, zaczęły tworzyć arcydzieła na białym płótnie, jakim był śnieg. Niektóre dzieci malowały piękne kwiaty, inne tworzyły baśniowe postacie, a jeszcze inne fantastyczne krajobrazy. Były nawet grupy dzieci, które łączyły swoje pomysły, tworząc wspólne dzieła sztuki. Malowanie było jak taniec kolorów na białej płaszczyźnie. Dzieci wykorzystywały swoją wyobraźnię, tworząc fantastyczne obrazy. Kolorowe linie, wirujące wzory i wielobarwne figury powstawały na śniegu, tworząc zimowy świat. Miś Brązuś zachęcał dzieci do eksperymentowania z różnymi technikami. Malowali palcami, pędzlami lub nawet zbiornikami do nabierania śniegu, aby tworzyć ciekawe efekty. Niektórzy śpiewali nawet podczas malowania, czując się jak prawdziwi artyści w swojej zimowej pracowni. Gdy dzieci skończyły swoje dzieła, całe podwórko zaczęło wyglądać jak niesamowity, zimowy ogród pełen kolorów. Każdy obraz na śniegu był jak mała opowieść, która sprawiała, że każdy, kto na niego patrzył, uśmiechał się z zachwytem. Gdy dzieci skończyły swoje piękne obrazy, przyszedł czas na zawody w rzucaniu śnieżkami. Najpierw ustalono zasady rywalizacji i rozegrały się zawody w rzucaniu śnieżkami w ustalony cel. Było bardzo śmiesznie i zabawnie i każdy mógł rzucać tyle razy, ile tylko chciał. Śniegu było tak dużo, że wszyscy zgodnie postanowili zbudować iglo, tworząc tam swoje małe schronienie. Budowanie iglo ze śniegu to prawdziwa zabawa, pełna współpracy i odkrywania zimowego świata. Każdy zaczynał planować, jak ma wyglądać ich małe schronienie. Dzieci zebrały się razem, pełne chęci do budowania. Pierwszym krokiem było wybranie idealnego miejsca na budowanie igla. Dzieci zaczęły tworzyć duże bryły śniegu, wyrywając je z pokrywy śnieżnej,
i układając je w kształt koła. To było jak budowanie wielkiego zamku z lodu. Następnie dzieci zaczęły formować ściany swojego mini iglo. Każde dziecko starannie układało bryły śniegu, starając się nadać im okrągły kształt, tak aby ich iglo było jak najbardziej trwałe. Dzieci śpiewały, rozmawiały i śmiały się razem, czując się jak prawdziwi budowniczowie lodowych domów. Gdy ściany iglo były już zbudowane, dzieci zaczęły wycinać małe okienka i drzwi, aby ich schronienie było jeszcze bardziej przytulne. Niektóre z dzieci robiły nawet ozdoby ze śniegu, takie jak małe rzeźby czy łuki nad wejściem, aby nadać swojemu iglo wyjątkowy wygląd. A kiedy mini iglo było już gotowe, dzieci zaczęły wchodzić do środka, czując się jak w małym lodowym pałacu. Wewnątrz było ciepło i przytulnie, a ściany z białego śniegu sprawiały, że wszyscy czuli się jak w bajkowym, zimowym świecie. Wszystkie dzieci i miś Brązuś byli bardzo dumni z wybudowania takiego pięknego iglo i podziwiali go. Na koniec zorganizowali jeszcze zawody, tym razem na najciekawszego bałwanka. Na początku dzieci zostały podzielone na zespoły. Każdy zespół otrzymał taką samą ilość czasu, aby zbudować najfajniejszego bałwanka. Dzieci mogły wykorzystywać różnorodne narzędzia, na przykład łopaty, wiadra, plastikowe foremki. Mogły dodawać detale takie jak uszy, nos, oczy, z gałązek, z liści, z kamyczków, czy też rzeźbić ze śniegu. Mogły eksperymentować z różnymi formami, wielkościami i kształtami, tworząc bałwanki o różnych charakterach i różnym wyglądzie. Pierwszy zespół dzieci rozpoczął od stworzenia podstawy bałwanka. Szybko zrozumieli, że chcą stworzyć coś wyjątkowego, więc zaczęli dodawać detale już na samym początku. Używając małych patyczków, kamyków, tworzyli twarz bałwanka, która wyglądała jak sympatyczny staruszek z długą brodą i dużymi kamykowymi oczami. Wykorzystali również liście, aby zbudować bałwankowi kapelusz. Drugi zespół zaczął od zwykłego bałwanka, ale postanowili zbudować mu skrzydła, używając dużych, płaskich płatków śniegu i gałązek. Stworzyli bałwanka aniołka. Bałwanek miał ogromne skrzydła, zrobione z płatków i z gałązek, które służyły jako ręce, trzymając mały, śnieżny łuk. Trzeci zespół postawił na humor. Ich bałwanek miał śmieszną twarz, zrobioną z kilku kul śniegu. Użyli też gałązek, aby stworzyć mu ręce, trzymając duży kartofel, jako rekwizyt. Bałwanek był ubrany w kolorowy szalik, a na głowie miał starannie zrobioną czapkę. To był bałwanek, który z pewnością rozbawił wszystkich. Czwarty zespół postawił na dokładność. Ich bałwanek był niesamowicie symetryczny, zbudowany z idealnych, kulistych kształtów. Dodali detale, które wyglądały jak skomplikowane wzory, wycinając dokładnie i formując śnieg w precyzyjne wzory geometryczne. Bałwanek był jak dzieło sztuki w świecie zimowych figur. Wszystkie zespoły zrobiły niesamowitą pracę. Każdy bałwanek miał swój wyjątkowy charakter, który zachwycał innych. Każdy bałwanek był wyjątkowy, oryginalny. Misiowi Brązusiowi bardzo spodobały się wszystkie bałwanki, które dzieci zbudowały. Kiedy spojrzał na te niesamowite dzieła, jego oczy zaświeciły się radością. Był pod wielkim wrażeniem pomysłowości dzieci. Brązuś obchodził każdy zespół i oglądał z uśmiechem wszystkie bałwanki.
Zatrzymał się przy pierwszym bałwanku, który wyglądał jak sympatyczny staruszek z kapeluszem. Uśmiechając się szeroko, pokazał na niego łapką, wyrażając swój podziw za pomysłowość i zabawną twarz tego bałwanka. Następnie miś Brązuś przeszedł do bałwanka anioła, zbudowanego przez drugi zespół. Widok skrzydeł z płatków śniegu sprawił, że jego oczy rozbłysły z zachwytem, kiedy zobaczył, jak dzieci umiejętnie wykorzystały detale. Był zachwycony tym, jak pomysłowe mogą być dzieci. Kolejny bałwanek z dużą twarzą i rekwizytem w postaci kartofla sprawił, że miś Brązuś nie mógł przestać się śmiać. Pogratulował dzieciom tego bałwanka, który był wyjątkowo zabawny i pomysłowy. Ostatni bałwanek, dokładny i geometryczny, także przykuł uwagę misia Brązusia. Jego skomplikowane, dokładne wzory były zachwycające. Brązuś pokazał na bałwanka, wyrażając podziw za staranną i dokładną pracę i pomysłowość dzieci. Na zakończenie miś Brązuś zebrał wszystkie dzieci razem i wyraził swoje podziękowania za wspaniałe bałwanki. Każda z drużyn została nagrodzona za swoją pracę i pomysłowość. Dzieci otrzymały kolorowe dyplomy i przekąski, aby uczcić ich pomysłowość i zaangażowanie w tą zabawę. Brązuś był bardzo dumny ze wszystkich uczestników i z niesamowitych bałwanków, które ozdabiały podwórko. Na koniec jeszcze odbyła się zabawa w poszukiwanie skarbów w śniegu. Ukryto drobne przedmioty, takie jak kolorowe kamyczki, zabawki czy małe figurki pod warstwą śniegu. Dzieci miały czas na poszukiwanie skarbów. Mogły używać łopatek albo innych narzędzi do kopania. Wszyscy fantastycznie się bawili w poszukiwaczy ukrytych skarbów, a śnieg fruwał w powietrzu. A wy, jakie macie pomysły na zabawy na śniegu? Zima to czas, kiedy przyroda daje nam możliwość stworzenia fantastycznych przygód wśród białego puchu. Życzę wam, drogie dzieci, mnóstwa zabawy i radości podczas waszych zimowych przygód. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.